teraz tak, tutaj najważniejsze różnice to są w parametrach, tak? Tutaj mamy napięciu, różnice w czasie użytkowania, no, natomiast nie zaleca się, żeby stosować jego dłużej niż ten wskazany czas. To przede wszystkim urządzenie Pro jest dedykowane do profesjonalnych, komercyjnych gabinetów, które zajmują się terapiami dla większych rodzin, bo można używać go znacznie dłużej. A urządzenie klasyczne i premium jest dedykowane do użytku osobistego i dla rodziny. Mhm. Ale takie pytanie, czy są jakieś różnice w oddziaływaniu, gdybyśmy dokładnie ten sam poświęcili czas na zabieg klasycznym, a na przykład tym premium? The classic something and like pro is 10 times, is that correct? Yeah, something like that, to that effect, yes, correct. Czyli tutaj, tak, tutaj ta informacja, która została podana, jest prawidłowa, czyli mniej więcej różnica polega na tym, że efekty są szybciej osiągane poprzez Pro, bo ona ma tą moc gdzieś 10-krotnioną, tak? Premium około 3 razy większą, czyli czas użytkowania podczas jednej sesji się znacznie zmniejsza, nawet o 1/3, jeżeli chodzi o Pro w stosunku do Classica. No a poza tym, jeżeli chodzi o długość użytkowania urządzenia, po prostu życie, tak, taki lifetime urządzenia, no to Pro zdecydowanie jest mocniejszym urządzeniem, jest, można powiedzieć, że są lepsze elementy użyte, ale jeżeli chodzi o sam kryształ, to jest ta sama technologia, po prostu te same teraherce, tylko moc jest podkręcona, tak? Czy odpowiedziałam na pytanie? Nie wiem. No, jeszcze nie w 100%. Mhm. A ten kryształ, który jest w tych urządzeniach, on się różni? Znaczy, on się różni grubością. On się różni grubością, z tego co wiem. So the crystal in Pro is thicker, is bigger, or? Yeah. It's more expensive. It's better. Yes, correct. It's bigger and more expensive. Yes, it is a more complex crystal right there. A on jest troszeczkę skonstruowany inaczej. On jest większy i rzeczywiście dużo większa inwestycja, jeżeli chodzi o sam kryształ. Czyli kryształ Dobrze. Sam w sobie jest też ulepszony. Ma inną konstrukcję trochę. A jest informacja odnośnie generacji tych urządzeń, że ten Pro to jest 3. generacja, a Classic to jest 4. generacja. Czy w tych generacjach coś się też pozmieniało, czy to po prostu jest tylko kwestia roku produkcji? Something like that. Yeah. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o te generacje, pokolenia urządzeń, to tak naprawdę Pro wcale nie jest, że tak powiem, gorsze. Nie ma nic ulepszonego w Classicu. Natomiast o co chodzi? Zamysłem firmy było najpierw, aby trafić do komercyjnego użytkowania. Dlatego skonstruowane urządzenie było w ten sposób, aby działanie było wzmocnione, elementy mogły być długo użytkowane i stąd jest też ta cena. Natomiast po jakimś czasie doszła jeszcze inicjatywa, aby to urządzenie trafiło też do każdego użytkownika, czyli musiało być dostosowane po prostu do średniej zarobków albo po prostu do możliwości zakupu takiego urządzenia przez gospodarstwo domowe. I dlatego ta wersja Classic, która jest de facto 4. generacją, ale jest taką wersją, można powiedzieć, niżej budżetowo, po prostu. I tutaj Nathan wspomina, że oczywiście najwięcej świadectw jest generowanych z użytkowania klasycznego urządzenia, natomiast ktokolwiek już miał do czynienia z Pro, zna różnicę w działaniu, wie, jak szybciej można uzyskać efekty i no, woli pozostać przy tym urządzeniu, tak? Natomiast urządzenie Pro jest tutaj chyba najbardziej zaawansowanym urządzeniem o największej mocy i najszybszym działaniu.